teraz tutaj musi uważać. Thompson wyskakuje. Anders Thompson na czele. Martin Vazulik idzie bardzo szeroko. Patryk Dudek musi się bronić. Vazulik przelatuje. Thompson i Vazulik. A Dudka dopada. Jeszcze Bartosz Zmarzlik. Ale wykiwali Patryka Thompson przed Vazulikiem i Zmarzlikiem. Stal Gorzów na czele. Kończy się drugie okrążenie. Anders Thompson pisze swoją historię. Po raz pierwszy w karierze może wygrać turniej Grand Prix i wszystko na to wskazuje, bo przewaga nad Vazulikiem już bardzo, bardzo duża. Zmarzlik jeszcze, ale Vazulik zamyka mu wjazd w pierwszy łuk. Mocno się tam naprężył Bartosz Zmarzlik. Zerknął teraz, gdzie jest Patryk Dudek, ale już chyba nic nie wskóra. Thompson za trzy po raz pierwszy. Anders! Drugi Vazulik, trzeci Zmarzlik, czwarty Patryk Dudek. No nie tak to się miało, Rafał, skończyć. Nie takiego scenariusza oczekiwaliśmy, ale znowu mamy Polaka na podium. Znowu mamy piękną historię, bo oto Anders Thompson pierwszy raz w swoim życiu wygrywa turniej Grand Prix i to jest dla niego chwila przepiękna. Dokładnie tak. Wielkie gratulacje dla zawodnika z Danii. Wymarzona chwila dla niego tutaj na stadionie w Gorzowie, na którym na co dzień się ściga. Zna ten tor doskonale, wykorzystał swoje umiejętności, szybkość swojego motocykla, rozegrał świetnie start, rozprowadził zawodników na pierwszym wirażu. Duże gratulacje, czapki z głów dla niego. No my się cieszymy, że chociaż jeden z naszych zawodników stanie na podium, więc może nie Mazurek Dąbrowskiego, ale chociaż szampan dla nas.